Okej, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tym razem będziemy mieli bardzo krótki odcinek, tylko jedną rzecz przetestować, tylko jedną rzecz wam pokazać, mianowicie, jako że już mamy te odcinki na temat kawalerii, to, wiecie, jaka jest jedna z najbardziej krótkich kawalerii w grze? Kawaleria Sylwanii, najlepsza kawaleria Sylwanii, czyli ci. Najlepsza konnica wampirów i chyba najlepsza też konnica w całej grze. Czyli ci, bardzo dobra, czerwony miażdżąca farba. Czyli to jest ogólnie bardzo epicka jednostka. Jak to uderzy, to nie ma czego zbierać. Więc musimy im dać naprawdę dużo jednostek, razem z nami jednostek nieco więcej niż zwykle, by bitwa potrwała dłużej. Była już dokładnie nie 8-krotna, tylko 10-krotna przewaga liczebna, bo ta konnica jest mocniejsza nawet od konnicy chaosu. Powiem prosto, ta konnica to są pse koksy. Militarna konnica wampirów. Gdyby wam ją pokazać, to. Rycerze Krwawego Smoka. Straż Przyboczna, Sylwania. Ogólnie epicko, wampiry w pełnych płytowych czerwonych zbrojach. Z ozdobami w postaci nietoperzy, tudzież innych smoków na... A nie, to nie są nietoperze, to są smoki na hełmach, sorry. Ze smokami, miniaturowymi smokami na hełmach. Długimi lancami. Do dosłownie epicko. Jeszcze różne herby na tarczach, tak... Robię przegód, jak macie na tarczach, nie, myślałem, że dodacie dwa modele na tarczach, macie trzy modele, różne płaszcze w różnych kolorach, z różnymi ozdobami, do dosłownie epicka konnica, jeszcze pod względem statystyk najsilniejsza konnica w grze. Przewaga 10-krotna, przewaga liczebna, myślę, że ta przewaga liczebna jest uczciwa. Zresztą nie jest uczciwe, oni tak umrą. Wszyscy. Nawet 10-krotna przewaga liczebna nie jest uczciwa w boju z czymś takim. No to jest po prostu przekokszona jednostki, to totalnie. Elitarna konnica wampirów. Tu się ustawić. Byście mogli jakoś łatwo ponowić farwę w tych gałganów. Farwa. By farwa. O Jezu, i to ma być farwa litości. No nie farwa. Panowie. Czy wy macie rozum i godność wampirów? Tak to jest, jak przeciwnik się rozproszy. Zamiast stać w kupie psyku w oddziale, to jak się rozproszy i biega za wami. Dobra, farwować. No i to się nazywa farwa. Redukuje liczebność oddziału, a nie takie nie wiadomo co, ni w kij, ni w pięć, ni w oku, ni ko. Wy czemu nie robicie, wykonujecie moje rozkazy z przepisową prędkością? Przepisowa prędkość oznacza szybki kurs, ewentualnie bieg. Dobra, macie to rozjechać, nawet przyjrzę się tej farwy. Oni oczywiście musieli wyboczyć w bok i zrobić pełny unik przed moją farwą. Dzikie kajty piechotą, tak. Dzikie kajty piechotą przeciwko konnicy. Jestem z was dumny.
wydaje ci się podejść tym dogłówkom, jakbyś. Jakby nie można było ustawić Skirmish Mode na ciężkiej konnicy. Będą mnie gonić jakimi pierdołowatymi oddziałkami. Rozgniataj to, chłopie, po kolei. Dobra, rozjeżdżać. Jak, rozjechaliście ich? Czy nie? Pięciu są i są walczący, ojej. Dobra, widzę, że ich rozjechaliście. Dobra, wy rozjechaliście ten mały oddział, więc z łaski swojej się cofnijcie. I to cofnijcie się używając wysokich prędkości, włączcie wysoki bieg, a wy wjedźcie tym w plecy. Okej, dobra, myślę, że sarwa w plecy nigdy nie wychodzi dobrze, kiedy przeciwnik porusza się w tę stronę, bo pęd sarwy jest wyhamowywany przez ruch przeciwnika w drugą stronę. I trzeba też o tym pamiętać, cofnąć się w to miejsce. I rozjechać ich. Tym razem naprawdę chcę, żebyście ich rozjechali. Wy tutaj gdzieś wjeżdżać. Też możecie. Piękny wjazd i piękny wjazd. Koniec bitwy. Powszechna panika. Heroiczne zwycięstwo, ja nie nazywam tego heroicznym. I było tylko 10 razy więcej niż nasze, co to jest. Czyli ta konnica pokazana. Zaprezentowaliśmy tą konicę, my będziemy dumni. Zatem zakończmy w tej chwili odcinek, bo nie umarli, nie mają jeszcze innej dobrej jazdy.